bajki Blue. Założę się, że większość osób z was kojarzy tę bajkę, bo ona jest chyba teraz turbo popularna. I nie wiem, czy wiecie, ale ona pochodzi z Australii. I właśnie rasa tych psów, mimo tego, że ja myślałam na początku, że to są, słuchajcie, husky, jakoś, nie wiem, zobaczyłam kolor niebieski i skojarzyło mi się z psami husky. A co się okazuje? Cała ta rodzinka to rasa australijski pies pasterski. No mówię, ona jest jakoś u nas w Polsce niepopularna, ale założę się, że w Australii pewnie też nie mają na przykład harcika polskiego, albo pona, albo gończy polski. A wy wiedzieliście, że to są polskie rasy psów? No to już, słuchajcie, wiecie. Otwieramy dzisiaj cały ten kalendarz, a wy, moi drodzy, dajcie znać, czy oglądaliście tę bajkę, czy wam się ona podoba. Mi się ona podoba, bo są pieski, nie? I nawet tam też jest jakaś rodzina pudelków, więc jakby ja uwielbiam już tę bajkę. Jeżeli w tym kalendarzu będą te wszystkie tutaj postacie, które są na tym obrazku, to po prostu będę turbo pod wrażeniem, bo zobaczcie, ile tu wtedy by było figurek. No tak, najważniejsze, które bym chciała trafić, to słuchajcie, no jest ta cała rodzinka, tak? Mama, tata, Blue i Bingo. I mamy, uwaga, to jest chyba ojciec, ojciec! Ej, to musi być ojciec, no nie? Zobaczcie, jakie ma wielkie brwi, ale powiem wam, fajne są te figurki. Zobaczcie, można je posadzić i w ogóle, i rączkami ruszać. Ej, naprawdę? Całkiem porządne figurki. O, nawet ogonem można kręcić, ale sztos. A ktoś wie, jak ma ojciec na imię? Czy on w ogóle ma jakieś imię, czy po prostu to jest zawsze tylko tata? Razem z Grażynką chcemy zaprosić was, wszystkich naszych największych fanów, na mikołajkową mega imprezkę! Oczywiście będzie można sobie tam zrobić razem z nami zdjęcie, albo dostać też autograf, ale to nie wszystko, bo oprócz tego mamy jeszcze mnóstwo innych atrakcji i konkursów! Bilety możecie zakupić na stronie megaimprezka.pl i do zobaczenia w grudniu! Tutaj już obok mamy, słuchajcie, dwójeczkę. W ogóle bardzo ciężko się stąd, słuchajcie, coś wyciąga. I jest korona! Ej, można ojcowi założyć koronę? Ojciec król! Ojciec król! Chociaż to bardziej by pasowało mamie, no nie? Założyć koronę. Ale fajnie, że im można serio to nakładać. Powiem wam, że jeżeli chodzi o tą bajkę, to bardzo czuję od niej vibe świnki Pepy. Nawet otwierając ten kalendarz, czuję vibe świnki Pepy, bo tam też były, słuchajcie, prezenty w kalendarzu. I o nie, można go otworzyć? Próbowałam to otworzyć nożem, ale jednak nie idzie, słuchajcie. Już bałam się, że wiecie, że to po prostu rozwalę. Już wam tłumaczę, czemu czuję vibe świnki Pepy. No bo tam też były... O! Czy to jest matka, nie? Nie. Albo czekajcie, porównam, moment. Nie, no dobra, matka by była większa. Czyli to jest ten brat, Bingo. Zresztą, no matka raczej by w taką koszulę nie była ubrana, no nie? raczej chyba nie. Ogólnie, ale zobaczcie, już tutaj Bingo już, słuchajcie, nie usiądzie. Czyli ta figurka ojca zdecydowanie, słuchajcie, lepsza. O, ojciec król jest, mówiłam, słuchajcie, że tak będzie, nie? Ojciec król. W śwince Pepie też mamy całe rodzinki, wiecie, zwierzątek, tak? Tylko tutaj w tym Blue to chyba działa tak, że są same psy, no nie? Jest jakby świat piesków, a w śwince Pepie są różne zwierzęta. Matko jedyna, w ogóle jaki wielki kubek! Jezus, ale dziury ma, to kawa wyleci. Ale to jest bez sensu, bo on nawet go w łapkę nie może wziąć. Po co taki wielki kubeł? O, tutaj mamy numer 6, czyli mikołajki. No i słuchajcie, wydaje mi się, że właśnie w tym świecie tej bajki Blue, tam chyba są tylko psy, no nie? Tak mi się... Tak, co to jest? Tak mi się wydaje, że tam są tylko psy, bo nie oglądałam wszystkich odcinków, więc nie jestem pewna, czy gdzieś nie wystąpiło coś innego. To jest, słuchajcie, naklejka.
Gdzie moja figurka? Halo? Mam nadzieję, że to się nie skończy tym, że będzie tutaj, wiecie, więcej naklejek niż figurek, bo wtedy uważam, że to jest wielki skam, nie? Po prostu skam to jest największy w tych kalendarzach. A to jest w ogóle, co to jest? To jest czap? Nie, to tort jest. Tort na święta? Bo jak rozumiem, my tu z tych rzeczy będziemy, wiecie, chyba taką, no, kolację wigilijną składali, no ale że tort? Tort na święta? Jeszcze jakiś, nie wiem, z żelkami u góry? O co chodzi? Dobra, tu wydaje mi się, że będzie figurka, bo zobaczcie, te okienka z figurkami są takie właśnie podłużne. Więc... Ej, dobra, to nie figurka! Głupoty gadam. To jest jakiś kawałek drewna mi tu dali. Ej, jeszcze tego wyciągnąć nie mogę. To jest ławka! Ławka! Chyba ławka. Mam nadzieję, że to nie stół. Mam nadzieję w ogóle, że dadzą nam tutaj stół, żeby można było te wszystkie ładnie rzeczy poukładać. To będę się w ogóle wtedy cieszyła, więc liczmy, trzymajcie kciuki za to, żeby tutaj po prostu był gdzieś stół. O, to jest takie duże. Dobra, tu albo będzie stół, albo druga ławka. Lud... Nie, to jest stół chyba. Odwracany taki? Co to? Jesus Christ! Dobra, czekajcie, ciężko to wyciągnąć. Tak, to jest stół, ale w ogóle tylko dwa talerze? Okej, czemu tak? I zobaczcie, go można odwrócić i wtedy jest zwykłym stołem. Ej, całkiem fajny, fajny pomysł, przyda mi się na pewno. I co my mamy, słuchajcie, na tym świątecznym stole tutaj? To jest, słuchajcie, krewetki są, widzę. Tu jest chyba jakieś mięso, nie wiem, jakaś rolada, ziemniaczki i suróweczki, znaczy jakaś sałatka, o. No, trochę, słuchajcie, dziwny dobór jedzenia. I tu mamy, słuchajcie, kolejną ławkę, którą muszę wyciągać nożem, bo inaczej, słuchajcie, nie da rady, nie? Dobra, to najważniejsze, że mamy dwie ławki, to jakoś to będzie, słuchajcie, wszystko wyglądało. I to był numer 10, czyli teraz numer 11 szukamy. Ja mam naprawdę zawsze problem ze znalezieniem tych okienek. No i ja, słuchajcie, nie widzę. A, dobra, tu jest, na babci. Na babci jest 11. No i halo, o! Jest! I to jest chyba Blue! Tak, to musi być ona! I ma w ogóle... Ona ma na sobie rękawki do pływania? Naprawdę? Przecież zima jest! I w ogóle zobaczcie, ona jest bardziej wypasiona, bo można zrobić, żeby usiadła, a jej brat Bingo nie może usiąść, ale to może dlatego, że on jest od niej ciutkę mniejszy. I w ogóle to jest, słuchajcie, idealne przedstawienie mojej rodziny, bo ja jestem też starszą siostrą, no nie? A mam młodszego brata, więc jakby jest nas dwójka, nie mam więcej rodzeństwa, więc jakby ta rodzinka z Blue to jest po prostu moja rodzina, nie? I napiszcie, czy ktoś z was ma taką samą rodzinkę. Czy jesteście, wiecie, starszą siostrą, i macie młodszego brata, więc koniecznie dajcie znać w komentarzach. O nie! Kolejna naklejka! I to jeszcze takie naprawdę, słuchajcie, podziwne są te naklejki. W sensie ładnie wyglądają, ale są takie, wiecie, turbopapierowe, że one zaraz się rozerwą. Tutaj, co? Siostra liże brata? No słuchajcie, ja mojego brata nigdy nie lizałam, nie? Jakby, co się tu dzieje? Jednak nie jestem podobna do tej rodziny! Ewentualnie zdarzyło mi się, no, jak byłam mniejsza, czasami mojego brata ugryźć, ale na pewno nigdy go nie polizałam. Mamy, słuchajcie, kolejną koronę, ale już tym razem jakąś pomarańczową, więc dostanie... Ej... Ono się... A może to tak ma być? A, odwrotnie, dobra, czaję bazę, okej. Okay. To ma córka i ojciec koronę. Teraz pomóżcie mi znaleźć tutaj numer 14. He, czy ktoś widzi numer 14? O, jest tutaj, dobra. Te małe okienka są najgorsze, bo one się tak ukrywają. Co? Pistolecik na wodę? To im się chyba święta pomyliły. Ej, no dobra, ja rozumiem, że to jest prezent, ale takie pistoleciki na wodę to się przecież na śmingusa dingusa, ewentualnie na Wielkanoc dostaje, a nie na święta Bożego Narodzenia, halo! Przypominam, że to jest właśnie kalendarz adwentowy, a nie żaden wielkanocny. W ogóle na Wielkanoc chyba nie ma kalendarzy. Są jak już kalendarze na Halloween, ale kalendarzy na Wielkanoc nie ma. Dobra, tu mamy, słuchajcie, 15, to teraz szukamy numeru 16. Dobra, jest tutaj. I w ogóle ja mam nadzieję, że matka będzie, nie? Jakby musimy mieć całą przecież rodzinkę.
mam nadzieję, że matka też będzie. No nie, nie wierzę, o co tu chodzi? Chociaż ja rozumiem, o co tutaj chodzi, bo wiecie, u nas na zimę jest zimno, no nie? Pada śnieg, ale w takiej Australii nie pada śnieg, więc oni tam pływają cały rok, więc może rzeczywiście mają zwyczaj, no po prostu przez to, że jest ciepło, mają zwyczaj na święta chodzić, nie wiem, na plażę, no może tak właśnie to wygląda. Dobra, uwaga, mamy kolejny prezent, ten jest dużo ładniejszy, bo jest czerwony. I to był, słuchajcie, numer 17, to teraz jeszcze 18, dobra, tutaj coś małego. Coś czuję, że to będzie naklejka, nie? Że to będzie... O nie, wow. Oh my god, jakie to jest fajne! To jest miska wielka z homarami, wiecie, na stół. Nie wiem, ja homara, słuchajcie, chyba nigdy nie jadłam i nie wiem, czy bym chciała jeść, ale sama ta miska fajnie wygląda i widzicie, no... W każdym kraju trochę inaczej się spędza święta. My jemy karpia, a oni jedzą tego homara, no nie? Dobra, 19. Czy ktoś widzi 19? O, tu jest, se palcem zasłoniłam. O, duże okienko! No co wy? Duże okienko i daliście naklejkę? O, wy oszukiści, nie? Wy oszukiści! W ogóle gdzie jest matka? Ja chcę matkę, no tu raczej matki nie będzie w tym malutkim okienku. Zobaczcie, jakie ma ciupkie, chyba najmniejsze z całego kalendarza. O, i to nie jest naklejka. To jest tablet. Oni oglądają sobie bajkę swoją. Ej, tu serio, tu jest w ogóle nad basenem ktoś siedzi. Chyba, że to jest ramka ze zdjęciem, ale nie, dobra. To musi być tablet, bo to serio, wygląda jak tablet. I po prostu oglądają sobie jakiś program. Oho, 21. W ogóle muszę zapamiętać, że teraz w listopadzie mój brat ma urodziny 21. Wypadałoby pamiętać o jego urodzinach. Co? Jo! Boże, jakie bydle! To jest część choinki! No tak, bo tutaj na obrazku jest tutaj jest choinka. No i rzeczywiście wypadałoby, żeby była choinka, ale jaka fajna! Ej, to jest takie mega ciężkie, że jakbym kogoś w tym rzuciła, to można by było chyba zabić. Dobra, sztos, czyli pewnie w dalszych numerkach będą kolejne części choinki, tak mi się wydaje. Dobra, tu mamy 22... A, to idzie, słuchajcie, tak po kolei teraz, dobra. Czyli co? Czyli nie będzie figurki matki w takim razie? Oni po prostu mi tutaj dadzą tylko teraz choinki i to wszystko? Ej, no nie może tak być. Ja muszę mieć matkę. Jak to, słuchajcie, święta bez matki mi wytłumaczcie, no? Jak to tak może być? Musi być matka. Jak nie będzie matki, to się obrażę. Kolejna część choinki. No powiem wam, ona będzie naprawdę taka spora. W ogóle jest bardzo dziwna, bo jest żółta. Choinki, wiecie, mogą mieć różne kolory. Ej, słuchajcie, to jest już ostatnie okienko. Ej, zaraz serio, zaraz otworzymy jeszcze ten kalendarz, tak cały rozszarpie. I sprawdzę, czy czegoś nie pominęłam, bo aż dziwię się, że nie ma figurki matki, nie? No to jest, słuchajcie, na pewno sztuczna choinka, nie? Przez to, że jest żółta. Ale akurat ona chyba jest najlepsza z tego całego kalendarza, no i te figurki są fajne. Sprawdźmy, czy na pewno niczego nie pominęłam. No nie, zobaczcie, wszystko wyciągłam. Niestety, moi drodzy, to są smutne święta w rodzince Blue, bo nie ma matki! Zabrakło matki, chyba po prostu tak ciężko gotowała w kuchni to przepyszne jedzenie, te kraby, że te chyba... Nie, to nie kraby, homary. Że te homary ją chyba zjadły, nie? No bo nie ma matki, moi drodzy, napiszcie mi, gdzie jest matka? Zabrakło matki, halo! Może w prezencie się ukryła?